Come, champion. Journey with me, and I shall show you the might of High Mountain. Champion, the Warbrave has good intentions, I think. Quickly now, after him. His people are your best chance at an ally on that mountain. Of the late High Chieftain Ulon, and I speak for the tribes. High Mountain stands. Speak up. My ears aren't what they used to be. The river provides. Together we are High Mountain. May your rivers be ever bountiful. O! No to już nieźle. No to, to on jest taki, no lepiej, ja mam 17, nie? Aha! To ja zrobiłem, wiesz, ja robiłem dungeony, wszystkie mam, te misje zrobiłem, no już. No ale nie ma wiesz, na trzech części gira, jak ja, nie? No i ty wiesz, jak ja wychodziłem na jazdę, ty grałeś, nie? Parę godzin więcej masz przegrane. No tak, ale aha, no bo te questy po prostu chodzi ci. No, no, no. No to ja dzisiaj będę miał tę trzecią część. Albo jutro rano. Mi się wydaje, że ja zrobię tak, żeby było sprawiedliwie, jeśli chłopaki dopiero dobijają level. To jest to robisz reset. Ja sobie skasuję punkty i zacznę z nimi od początku. Co wbija level? Aha, mówisz ten. A że fejma se weźmiesz, tak? Tak. No ty w sumie byś... No 21 rano znowu jedna co pierdolność, bez problemu. Nawet ja nie, spokojnie. To zajebiście stary, fejm dojebany przed tym, przed rozpoczęciem PvP. No, ale tu już nie robisz alta na razie, znaczy się, tak? Pitu. Alta nie robisz żadnego? Nie wiem, stary, nie wiem, czy mi się chce w ogóle, kurwa, alta póki co robić. No, 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 rozumiem. Myślałem, że ja pewnie zrobię z czasem, zrobię szamana pewnie z czasem, ale... Znaczy ja też, ale bardzo dobrze powiedziane to słowo z czasem. No teraz to kurwa. Ja z drugiej strony jeszcze, chciałbym mieć... Ja jeszcze 110 nie mam, wiesz. Dobra, prawie się opierdala. Nie wiem, ile jestem prawdy. Ale co? Po prostu... Lepsze itemy pchowe mają być w przyszłym tygodniu. No, ostatni quest mam do zrobienia teraz. Mhm. Jest lepszy ode mnie, co to ma znaczyć? Co być lepszy od ciebie? Jestem debilem, kurwa, tej gildii. Tak. Fejm musi być dojebany do końca. Ale kto, co? Jeszcze raz. Ja. Ty. No bo ja mam biedę, jestem dalej od Fita Witema. Jesteś tych setowych. No, no więc tu już wiesz. A te setowe to co? To dziś zdobywasz przez questy, tak? Przez questy, przez reputację i tak dalej, i tak dalej. Aha. Raz to wszystko będziesz miał, jak będziesz chciał te itemy, to będzie się tam pisało, co musisz zrobić, żeby to dostać. Aha, w ten sposób, okej, okay, dobra. To nie ma problemu. I pada uwa.
flipę na UV. Ja jednak na PvP wolałbym ten kurwa standardowy motyw farmienia tego. Dlaczego bez farmienia? Nie martw się, jeszcze tyle razy powalczysz, że jeszcze ci się znudzi. Ja się zastanawiam jeszcze, czy zrobić szamana, czy paladyna. Definicja alt to być postać, co robisz w wolnej chwili, nie? A tak to w wodzie, jako że wolna chwila była cała, dlatego to się robiło te alty. No tak, no to chodziło. A wiesz, potem jak zrobiłeś alta na przykład w jakimś czasie, nie? To później, kurde, w bicie gieru to wiesz, jak było, jak miałeś ileś punktów, wiesz, no, po ileś tygodniach, to chwilę, moment miałeś full gear, nie? Kurwa, w tydzień teraz się ubierała, no to bez sensu to jest, kurwa. Teraz chociaż jak nawet ten gear będziesz miał, to nie będziesz miał tych talentów, nie? Do widzenia! Legion 7 to będzie ten, to będzie Karazan, nie? O Jezu, ale będę męczył Karazan. Kurde, nie wiem. Aha, Kara, robić. Tak? Karaska mówisz. No, ma być jako dungeon. Aha, bo jako dungeon miał być, no dobra, okej. Okay. No, w końcu ty, no Gifu jest naszym tym healerem w końcu. A, bo Gifu jako healer chodzi, no okej, okay, no. Healerem, kurwa. No słyszę. No. Weź to do siebie. To znaczy czemu mamy to wziąć do siebie? Proszę cię, kurwa. W tej gildii razie, kurwa. W tej gili to będzie tylko... Czekaj, Tito jest healerem tutaj, tak? I ja i Gifu, na razie masz trzech aż całych healer. A nie, sorry, Dryzynka, czterech. No, to jest niepotrzebne. Cały multum, kurwa. A ile masz proszę manów jednego? A ile demon hunterów jednego? A reszta to wiesz. No, ważne. Jak jednego demo? Demo Hunterów to akurat mamy w brud. Chodziło o pro demo Hunterów, a nie o zwykły demo Hunterów. Aha, jeżeli chodzi o pro, to mamy zero. Pogadamy. Aj, pito. Nie zabijesz mnie, celu, spierdalaj. Jezu, jeszcze kiedyś, kurwa, nam w tym, jak graliśmy tę arenę, to jeszcze przed takim workiem i paladynem to bym sobie uciekał wokół słupka, a teraz po prostu stunuję i ginę. Wyjebane. No śmieszne, kurwa, rzeczy się dzieje. No wiesz, na razie to mówię, nie masz honoru, nie masz tego wszystkiego. Kurwa. Pa, Monku. Jak się złoży. Ale nie zauważyłem, jak zginął. Cześć, chłopaki. Ole damage. Jeszcze określimy to tym. I jeszcze aż tym. Ja się nie dziwię, czemu ludzie w healu nie grają, kurwa, masz teraz. Na Battlegroundach, jak mi dużo większą radość sprawia te pierdolnięcie retrasem, to wiesz, jak w itemach z intelektem, kurwa, trinketów, to napierdolam taki damage, jak po 250 tysięcy, nie? To wiesz, zmieni się, nie? Jak później mówię, dojdą te talenty i tak dalej, to trochę inaczej, bo ten... Na becie grał ten Grishu, nie? I mówi, że grał właśnie tym... Resto Dudu też, nie? Bo tym druidem grał, nie? To mówi, że zupełnie inaczej się leczyło, nie? No bo on miał wtedy full tych wszystkich talentów z honoru, nie? I tak dalej. Teraz wiadomo, że w tej chwili nas... A ja na jaki poziomie teraz zdobywasz ile? Na poziom potrzebuję teraz 875. Mhm. Na poziomie jest miał 25 więcej. Speak up. My ears aren't what they... Lifespring Cavern is to the west. Meet me there when you can. Ja nie miałem jeszcze?
Ja miałem chyba półtorej godziny później. Godzinę później. Zajebisty ten, zajebisty napój. Redukuje cały damage o 20% na 12 sekund. No, to leci z tych BG, nie? Chyba to nie działa na RBG-a. Trzeba będzie farmić. Nie no, co to nie na pewno nie będzie działa na RBG. No to jest ten jak PHP jakby, nie? On robi tylko z PHP. Bo kurwa. To BG mnie wkurwia. No właśnie dlatego tak zaklnąłem. Gdyby było krótsze, nie? Kiedyś to było jeden z moich ulubionych. Ale boli brak nowego BG. Boli brak nowego BG. No. A jak przejdziemy Midziki, to też dostaniemy jakąś część? A nie wiem. Chyba nie jest. Albo nie jest najlepsze itemy, nie? No ale lepsze itemy, one będą się skalowały do PvP i to nie będzie ważne. Nie. Będzie ważne? No bo i ten level się nie skaluje, i ten level po prostu zbiera i dzień w czym wiapie. To dlaczego teraz mi powiedziałeś? To już bym... Kurwa. A ten, a elfery już działają, czy od 20? 20 na wszystko. No to dobra, no to zaraz robię 50 level i idę kurwa na heroiki. No zaraz się będę świecił od psu jajka. O, chyba jest... O, tak. O, już widzę, ekipa powitalna stoi z kwiatami. Bukietem, rusz. Earth Mother, watch over you. Onshei guide you. Okay. Rozumiem, ale ogólnie na przykład artefakty, zdobywanie broni, to jest kurwa PvE bardziej niż PvP. No bez wyjebać podczas drugiej grania. Artefakty też lecie? Power? Tak? To aż nie tyle kurde tej. Nie uzbierasz tyle przez samą ten. Are these Runeer giving you too much trouble, Delmog? Perhaps I misjudged your worth. When you're done with this distraction, meet us in Riverbend. Wszyscy kurwa taką samą broń mają. Znaczy my to dojebiemy fejn, to będziemy mieli inną. No. Ty też dojebiesz fejn, będziesz miał inną. Tak, to raczej oczywiste, że ja dojebię fejn, nie wiem jak z wami. A już kolejny, który dużo gada. Pitu, przykład gdzie skądś idzie, nie? To co, co? Przykład skądś idzie, nie? Tak. Ej, o co ci chodzi? Nie, no nic, już tylko tak co tam kurwa rzekłem. Ta, klasku, mordeczko. O Boże, całe życie z psycholem. Well met. Be careful. Speak up. My ears aren't what they used to be. May the Earth Mother flow you in the right direction. Mój tata mówił, że obrażają się tylko idioci. Myślę, że Pitu się nie obraził.
Się zapito się obraził. No wiesz, no nie znam go tak dobrze, nie? Mędy, kurwa, pancerowe. Cześć, warlocku. Pa, warlocku. Cześć, panie priest. Mistira, chuj. Jeszcze fajni są ci druidzi, kurwa, w kotku. No to ładne, fajnie te kotki wyglądają, nie? Mm. Tak uciekają ci, nie? Wracam czas, coś się do mnie dobija, spierdalajcie. Demon Hunter dostanie casta w Ibima, to jakie skille ten nie może używać? Ibima. Tylko. No spoko. Dobra, exit game. Kurwa. Idę w melarz, kurwa, sponiewierać się. Głupi jesteś. Będę w nocy. Na razie. Dobra, na razie. No to na stówkę pogadamy, bo wiem jak to będzie. Dobra, na razie. No, trzymaj się, ma. Kurwa, ale podobały mi się te questy naprawdę, ja pierdolę. No, Toy Mountain jestem, no zajebiste te. Mi się first kojarzy to z tym, z wodą. Z czym? Z wodką, nie? Z liczem. No, no, no. Hide Mountain to tak totalnie, kurde, gryzli dla mnie. Ale fajnie, fajnie w ogóle zrobione to wszystko jest, kurwa. Mi się kojarzyło ten z wodkiem... Stormheim. Aha, no mi się właśnie, kojarzą te wysokie góry z Grizzly Hill. Bo tam tak samo, Taureni i taka nawet Nordika w pewnym momencie jest taka sama muza, daje słęb pierdolnie. W pewnym momencie jest taka sama muza nawet, taka na skrzypcach jakby, czy na jakichś harponiach grałem z takiego. No wiem o co chodzi, lubiłem to. Lubiłem no i to na Grizzly Hill tak wchodziłeś zawsze na ten koncert, to zawsze ta muzyczka była na starcie. Chyba z wodka są ten, w tych dwóch dungeonach, w Mouth of Souls i w House of Valor jest muzyka z wodka leci. A to BG przejebaliśmy tu. Znaczy jeszcze nie, jeśli teraz dojebiemy, bo nikt nie pojechał autem, nie? No. The river provides my... Ja jedyne co jeszcze bym uciął, to, bo fajnie są te długi na mapie naznaczone, to jeszcze bym wyjebał przynajmniej, nie wiem, na jakiś pół roku ten looking for group, że musisz być pod rajdem i tam skończyć. O kurde, już grubo jedziesz. Ludzie są tak przyzwyczajeni do takich rzeczy, wiesz, jakby był flame, kurwa, jakbyś wywa... No. Straszne. A uwierz mi, wiesz, jakby szybko ludzie się nauczyli? Nie, ci powiem, że kurde, to już jest takie przyzwyczajenie teraz, że... Ale to jest wygoda, a jakby musiał ruszyć chyba na miejsce, gdzie ta questa i... Tym bardziej, że przed masz questy zakończeniowe mapę, nie? Czy Dunga musi zrobić danej mapy. Ale moim zdaniem i tak Blizzard tym dodatkiem wygrał dużo, bo dużo ludzi wróciło jednak do... I to, że rozdawał podczas filmu te chesty, to dużo dało, bardzo. Że nie wiem, czy wrzucą, jak mieli 12 baniek, ale tak 8-9 mogą mieć po tym dodatku. Tylko ja w dołu... Ja strzelam bez 10. Mi się wydaje, że jakby te dungi tak ci ten wyjebali, ten looking for dungeon i raid na jakiś czas, to by był mega ukłon w stronę tych hardcore'ów i wydaje mi się, że ludzie też by to... Ja mi się zdaje, że ukłon w stronę hardcore'ów idzie, bo zdobycie gearu i robienie na przykład nawet offspeca, nie? Czyli broni, nie? Całej, to już jest kurwa ciężko w chuj. Zobacz, jak teraz płynie sobie nie w tamtą, a już nie mówię, 3-4 mopki to się zabiją. No. Jak to? Jak płynie sobie nie jako tank, 3-4 mopki i one się wszystkie będą klepać, to bardzo będą mocno jechać, nie? No wiesz, jak nie masz przeleczenia, tak ja jakoś tam sobie daję radę, bo te formy zmieniam, nie? Wiesz, ja mam swoje leczenie, nie? Ale tak jak wspólne dwóch, to jest mega problem. Mm.
Nie wiem, ja mam taki wniosek, że jest, ale pomasz sobie na Gideon w dwójkę. Tam, żeby na Dunga się zapisać, musisz być kurwa duchą, bo na mapie, przynajmniej na mapie, który jest ten John, i popatrz, ile ludzi chcą robić. Robisz z danej krainy questy i żeby dostać tą misję, żeby ruszyć Dunga na następną mapę, że cię wzywają do swojej bazy, to musisz Dunga zrobić danej misji. I żeby po prostu ruszyć tam dupę i żeby tam być. To tak, takie wiesz, nie? Nieupierdliwe później, ale pierwszy raz rób dupę, znajdź tą dungeona, odkryj tę mapę i wtedy kurwa zrób tego dungeona i jechaj po prostu dalej. No. Nie na później, bo później byłoby bezsensownie, bo ludzie by na przykład kurwa stali tylko pod jednym dungeonem, że powiedzmy tylko tamten się opłacę robić i chuj, reszta nie spada, nie? To też by było bezsensownie, nie? Ale tak chodzi mi w ten pierwszy raz, nie jest to powiedzmy ruszyć dupę, tak jak najczęściej teraz jest, nie? Że w końcu masz takiego questa, że jesteś pod danym dungeonem, no po prostu mogę czekać. No. Teraz jest tyle ludzi, że kurwa to jest kwestia 5 sekund, no dobra, minuty maksymalnie. Jak nasz serwer jest dosyć pełny, bo tam gdzie są puste, to byś musiał mieć jakiegoś Ringcrossa, bo cross Realma kurwa, bo tak to masakra. Tak, Szymon mówił, nie, że u niego tam ten pusty, który na takim tym serwerze... Azion. No, że u niego taki serwer to by było, wiesz, trochę masakra. No ale cross-realm jest cały czas. Powiem, że tymi levelami teraz trochę się pozmieniało, szybciej idzie niż było. Jak questujesz, nie? No questy teraz dużo dają. Znaczy ja wbiłem setny chyba w półtorej godzinie. Do 110. A samymi questami? Mhm, po prostu robiłem quest, tak, wiesz, szybko bardzo robiłem, biegałem sprawnie, nie obierdalałem się i biłem w półtorej godziny. No. No widzę właśnie teraz, że tak już wbiłem ponad pół levela, nie? A ile jestem tutaj? Z godziny nawet nie. Jeszcze przy okazji zrobisz też te, na tych mapach co masz, nie? Te bonusy, nie? Ale nie no, zajebiste jest to właśnie ten level się instaluje, że kupisz na kogokolwiek mapę i masz to robić, tam nie ma tak, wiesz, że przelatujesz bez kurwa zburzenia oka, czy się spierdalasz całą wodę. Znaczy tak, jedna, ale że wiesz, do jednym się to podoba, drugim strasznie nie. Ale ja też jestem taka, że fajnie, że jest scalowanie leveli. Bo nie przyjdzie kurwa... ci frajer i nie zacznie ci farmić, no tak, albo to tak. Są cienkie moby. Tak. Ci leci ja się na 100, no, 110 i ci kurwa zbija moby, kurwa. Masz, Misio? No, to wiesz co ci powiem, się. No tutaj się nie... Nie, no dwa demoli szery, proszę cię. Na przykład z tego glitcha, nie? Po prostu wyjebałeś maksymalnie, bo już tego nie było, nie? A tu nawet to durny artefakt na dzik masz. No, ale, sorry, artefakt power, żeby kurwa sobie, nie wiem, drugiego spesa farmić, nie? I to ci nawet już musi do tych robienia levelu, a w tym momencie one nie są łatwe, bo masz podporki na 50 levelu, tak? Mopki, a nie na tam, nie wiem, 90. No, uwaga panowie, 30 level wbity. Zaraz przyjdę. No to nieźle, no kurde, jakoś idzie. No może nie najszybciej, ale najwolniej też. Mi też się na przykład podoba właśnie tak jak sama raz grałeś z Gideon w dwójkę, wiesz jak to było, nie? Niby ludzie marudzili niektórzy, że a chwila, moment, gdzie 20 level masz i jest wszystko rozwinięte, no ale na jaką masz być super nie robić, żeby się level skalował i wszędzie było co robić i trudno. Nie było tak hop siup i jestem kurwa, wiesz. A teraz jak grasz jeszcze w tego? W Wildstara? Nie, tam trochę chwilę, ale czemu? No pytam się tylko. Nie no, teraz gdzie? Warcraft, kurwa, gdzie? No ale dobra, ale podoba ci się? Wildstar ogólnie? No. No ogólnie dosyć fajny był, czemu? No pytam się po prostu, jakie ty masz, jak ty odczucia masz, co pokonałeś.
to mobilizowało graczy i PvP i PvP'a, czyli tam wie ścigać. No ale ja to grałem i jeszcze trzeba było abonament płacić i nawet nie udało mi się załapać. Później była darmowa i było to wyszukiwanie i kolejkowanie do Warcraftów. To raz włączyłem i wyskoczyło mi się, tak. Przygotowałeś spokojnie, szul więcej. No teraz na pewno, tylko jest kwestia ile po Legionie się utrzymają. Na razie gra zajebiście. Oczywiście, jak ja czytałem artykuł, że na przykład tak gość fajnie podsumował. No. Wszyscy mówią, że WoW umiera, że spada liczba graczy, ale każde MMO jakiekolwiek wyszło marzy o tym, żeby mieć przynajmniej połowę tego, co WoW w najgorszej sytuacji ma. No tak. Czyli marzy, żeby mieć te 2-2,5 miliona graczy. Ludzie o tym marzą, żeby na ich big MMO brało 2 miliony graczy. Ale są fajne w Fordzie. Już nie będzie tak, no, że wszyscy prosi, kurwa, idą do Orka na przykład, nie? No. I will tell you the story of Hone High Mountain. For generations, the Tauren of this ale ten, countless lives. Legion ma user score na Metacritic 8,5 już od premiery, tak ludzie oceniają wszyscy. Na WoT miał 5,9, nie? Widać widać w opiniach graczy, nie? Ale stale najbardziej rozjebało to, że od krytyków Legion ma 85 punktów na 100 średnio z różnych stron, a WoT dostał 87 na 100, nie? Pojebani. Ja czytałem na MMORPG, wiesz co im przeszkadza? To, że trzeba farmić. Kurwa, to jest WoW. No bo nie mogą review zrobić, bo trzeba, wiesz, review by chcieli zrobić na końcu jakby gry, nie? Wcześniej szło szybko zrobić review, a teraz nie zrobisz do końca review, no bo zanim artefakt na broń zbierzesz, to jeszcze parę tygodni, nie? No. No i to nie podoba im się do końca, że trzeba farmić, nie? A co, powiedzcie mi jedno. Moim zdaniem. Jak się o to licza? No ale wiesz też, dodaj do tego, że w liczu było dużo mniej takich nowych technologii, jak jest tutaj, nie? Do licza ludzie też mieli sentyment, bo ten, bo wiesz, bo ten, bo Arkas i tak dalej, nie? Ciekawa postać. Ale teraz nie, no nie opowiadaj, bo mapy i duży, tutaj i tego, i questy w liczu były zajebiste. No tak, no były zajebiste, ale tutaj też są zajebiste. No to nie, to mówię najlepszy odlicza, nie? No, co no? Porównując questy, tak, ten, wiadomo, Outland i Arta, no i to Arta się na to... Na przykład mi się najlepiej grało, wiesz, w Kataklizmie, jeżeli chodzi o gameplay. To nie, to ja też wolałem wodkę. Moim dodatkiem był ten, był Leech, nie? No, Leech, moim też. No ale jeżeli chodzi o gameplay, to mi najbardziej lepiej mi się grało w Kata. Było w ciul zajebistych questów, odświeżyli całe levelowanie, aż się przyjemnie robiło alty, nie? W tych starych krainach były takie nowe, fajne questy, zmieniły się krainy, nowa, lepsza grafa. Pod względem alty, no tak, to tak, tego, no. Ale jeżeli chodzi o takie w ogóle, tak powiem, wrażenia sytuacyjne, no to po mi się przynajmniej, moje odczucia, po Leechu to jest najlepszy dodatek. No, to tak, i teraz to już tak. Że wywalili ten gear PvP i tego, że wiesz, no każdy może teraz... No dobrze, tylko że na przykład przykładowo, gram na poziomie, nie wiem, 1200, trafiam ziomka na poziomie 1200, to nie może być tak na przykład, że ja jestem ubrany, że tak powiem, w niebieskie, a on jest chyba 1200, ale, ubrany w fioletowe, bo sobie kurwa zaniżał przez ostatnie, nie wiem, dwa dni, kurwa, wszystko przegrywał specjalnie, tak? No to tak, tak. Rezygnuję z grania tą medalią. Mam takie wrażenie, że to będzie tak bardzo wyglądało, że uczciwie, bo tak mówimy do skilla, tak? Nie chcę mi tam na przykład... Znaczy ja cię trochę nie rozumiem, ale spoko. Kogo nie rozumiesz? Nikoczym nie. Nie? No. Czemu? No mówisz, że i ten level... ...ma X, nie? To już tam w tygodniu. Czy tam coś takiego, nie? Na racie dwa koła dostanie na przykład level 850, na racie 1800 dostanie item na 830. Aha, rozumiem. Dobra, to już... I ten item już mam na zawsze. To już to rozumiem, no.
No dobra, ale w tym momencie wchodzi, no faktycznie, albo ktoś się zgłosuje i... No ale zmiana jest taka, wiesz, że kiedyś to by było tak, że ty masz na przykład 500 000 życia, gościu ma 700 000 życia, no i nara. A teraz taki i ten level różnicy to jest tylko parę procent tam, wiesz, stata. Więc to nie jest taka kolosalna przewaga. 700 albo 750, tak powiem, tak? Czyli tam, nie wiem, no kurwa dwa strzała. Ale to wkurwia ludzi, Jezu, kocham klasę tą, no. No Rogal ma przejebane razem z tą kurwą Ferrarem. Kurwa, czujesz, a raz wybijam się na jakieś 50 do 100 metrów do góry, jestem out of range i napierdalam lancami Felmagi. No kurwa. O, oni to przyrównali tak, że 25 i tam leveli będzie teraz w Legionie dawać ci 2,5% więcej statystyk w porównaniu do... Dwa i pół procent to jest śmieszna różnica, dobra. Wiesz, przy takim dużym damage RPG-owym, z całego to wychodzi, ale to jest półtorej miliona różnicy, nie? No to nic, no to nic, no to to jest kurwa nic do mądrowe, bo raz nawet wystarczy, że dobrze zapuścić, będzie statka 10 ludzi koło ciebie, a raz będzie 5 już. A nie, ale chodzi o to mi, że... Jak umowysz to jeszcze razy 10 osób, no to jakby jest jedno tam 3 zabicia kogoś więcej na RBG, nie? Taki damage kompensowany. No, nie, nie, to będzie różnica, ale mimo wszystko... I taka miękka, no. No, dokładnie. Do przeżycia. Malfurion worked to bring reinforcements from a verdant realm beyond the borders of physical creation. He needed protection while performing the final magical incantations. No co, Mando, uciekasz? Co? Co? No? Boisz się? Boisz się? Ale wam powiem szczerze, że nie ma takiego jakiegoś jeszcze wyrzutu wielkiego z tych demowanterów. Na przykład no nie tak, tak jak byli Dead Knightsi. Twojego czasu. Wiesz, na kupę ludzi, kurwa, które woda cisnęło, że tak powiem, do końca, kurwa, na tych swoich lajkach została. No. Defeat the Lord of the Nathrezim, Tychondrius. With his defeat, the attack on Ashara would fail, and balance could be restored. Myślę, że każdy zrobił swojego dobra, tylko wiesz, no, bo nim można było grać, dużo ludzi grało nim wcześniej, zrobiło go sobie na chętę, stwierdziło, że no w sumie, no mam go, no ale pogram swoim mainem najpierw. Jak Deftem się z premierą, tak samo wiesz. Taka nowa sprawę do setu, tak jak zrobił tego demonstratora, jak ma ten setny.